Dzisiaj w polu karnym odpowiedź na pytanie: czy można na prezydenta Polski mówić. To jest pole karne, wspólnie patrzymy na prawo karne. Bardzo Was serdecznie witam w kolejnej analizie. Dzisiaj na gorąco komentarz do sprawy znieważenia prezydenta. Sąd uznał, że nazwanie prezydenta słowem 'Debil' nie stanowi przestępstwa. Sprawa dotyczyła wpisu pisarza Jakuba Żulczyka, który w listopadzie 2020 roku zamieścił wpis na Facebooku, w którym nazwał właśnie prezydenta Andrzeja Dudę tym słowem na literę D. Sąd uznał, że taki wpis nie stanowi przestępstwa, ale uwaga! To, że to nie stanowi przestępstwa, to nie oznacza, że można nazywać prezydenta słowem na literę D. Podstawą całego zarzutu był artykuł 135, paragraf 2 Kodeksu Karnego. To jest przepis, który mówi, kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I właśnie sąd rozpatrywał sprawę pisarza Jakuba Żulczyka, umorzył postępowanie w sprawie o czyn z artykułu 135 paragraf 2 kodeksu karnego. To jest bardzo istotne, sąd nie uniewinnił sprawcy, tylko umorzył postępowanie z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu. Czyli to nie jest tak, że sąd powiedział nic się nie stało, można takich słów używać, można w ten sposób znieważać prezydenta, nic z tych rzeczy. Sąd jedynie umorzył postępowanie, stwierdzając, że użycie takiego określenia jest w znikomym stopniu społecznie szkodliwe. To są kwestie, które trzeba od siebie skrupulatnie odróżniać. Co innego jest stwierdzenie, że czyn jest bezprawny, że nie wolno czegoś robić, a co innego jest stwierdzenie, że ten czyn bezprawny jest w jakimś stopniu społecznie szkodliwy. To rozróżnienie wynika wprost z artykułu 1 paragraf 2 kodeksu karnego. Ten przepis mówi, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Zwróćmy uwagę, co ten przepis konkretnie mówi. Mamy już jakiś czyn zabroniony tylko że ten czyn zabroniony, ten czyn zakazany w konkretnej sytuacji nie stanowi przestępstwa, ponieważ jego społeczna szkodliwość jest znikoma. Czyli nie ma przestępstwa nie dlatego, że nie ma w ogóle czynu bezprawnego, tylko nie ma przestępstwa dlatego, że ten czyn nie jest karygodny. W tej sytuacji on nie zasługuje na ukaranie. Więc z tego wynika, że zdaniem sądu słowo na D znieważa prezydenta. Może kogoś urazić jego użycie może razić. Jest to jakoś społecznie szkodliwe, że posłużyliśmy się takim słowem. Ale nie ma tu przestępstwa, dlatego że stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy. Gdyby sąd uznał, że nie ma w ogóle znieważenia, to by nie umorzył postępowania z uwagi na społeczną szkodliwość czynu, tylko by stwierdził, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Po prostu by zakończył to postępowanie na innej podstawie prawnej. Na społeczną szkodliwość czynu wpływa wiele czynników, one są opisane w artykule 115 paragraf 2 kodeksu karnego. Zawsze ta społeczna szkodliwość konkretnego czynu zależy od konkretnych okoliczności, od kontekstu danej wypowiedzi, od motywacji sprawcy, od celu działania sprawcy. W każdej sprawie sąd musi te przesłanki zbadać, żeby ustalić, czy społeczna szkodliwość konkretnego czynu nadaje się do tego, żeby uznać ten konkretny czyn za przestępstwo i ukarać sprawcę właśnie takiego przestępstwa. Więc zobaczmy teraz, w jakich okolicznościach prezydent został nazwany słowem na literę D. To był czas wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden konkurował z Donaldem Trumpem, nawet można powiedzieć niebezpieczna społecznie sytuacja, w której Donald Trump kwestionował zwycięstwo konkurenta. I w tej sytuacji prezydent Andrzej Duda zamieścił na swoim oficjalnym Twitterze prezydenckim tweeta, w którym napisał: Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację kolegium elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi. I do tego prezydenckiego tweeta odniósł się właśnie w swoim wpisie oskarżony w postępowaniu o znieważenie prezydenta i Jakub Żulczyk napisał tak: Nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego jak nominacja przez kolegium elektorskie. Biden wygrał wybory. Zdobył 290 pewnych głosów elektorskich. Ostatecznie po ponownym przeliczeniu głosów zdobędzie ich zapewne 306. By wygrać, potrzebował 270. Prezydenta-elekta USA, obwieszczają agencje prasowe. Nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko, co następuje od dzisiaj doliczenie reszty głosów, głosowanie elektorskie to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, Andrzej Duda jest... I tu pada słowo na D. Zobaczcie, to kontrowersyjne słowo na literę D pojawia się na samym końcu tego długiego wpisu. Wpisu, który jest reakcją na tweeta prezydenta Andrzeja Dudy, jest też przedstawieniem, opisaniem... No, w sytuacji wyborczej, jaka ma miejsce w Stanach Zjednoczonych w związku z wyborami prezydenckimi, i w tym kontekście, to jest krytyka wypowiedzi Andrzeja Dudy z jakimś merytorycznym uzasadnieniem. Na końcu ta krytyka jest skwitowana tym właśnie epitetem. Który stał się podstawą prowadzonego postępowania karnego. Tutaj oczywiście nie musimy tak skrupulatnie badać merytorycznie tej wypowiedzi, czy ona rzeczywiście odzwierciedla stan prawny, jaki obowiązuje przy wyłanianiu prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo chodzi nam o to, czy w tym kontekście słowo na D, które stało się podstawą postępowania karnego, czy ono może być uznane za znieważenie. Oczywiście oskarżony jako obywatel, jak my wszyscy, miał prawo do Krytyki władzy publicznej, do krytyki publicznych wypowiedzi prezydenta. Korzystał w tym zakresie z ochrony wolności słowa, ochrony wolności wypowiedzi, korzystał ze swojego prawa do brania udziału w debacie publicznej. Więc musimy patrzeć na całą tą wypowiedź sumarycznie. Nie możemy sobie wyrwać z kontekstu jednego słowa, tylko musimy je odczytać w tym kontekście, w jakim zostało użyte. Na samym końcu tej stosunkowo długiej wypowiedzi. Jest to społecznie korzystne, że obywatele biorą udział w debacie publicznej, że komentują krytycznie wypowiedzi przedstawicieli władz. To, co mogło razić, to rzeczywiście jest to jedno słowo użyte na samym końcu tego wpisu, ale też no, zwróćmy uwagę, że biorąc pod uwagę cały repertuar wulgarnych, obraźliwych słów, jakie występują w Polszczyźnie, słowo pięcioliterowe na literę D nie należy do. Tych najbardziej wulgarnych, najbardziej obraźliwych słów, które no, w różnych innych kontekstach mogą zostać użyte i są przez nas na co dzień używane w życiu społecznym. To nie była żadna ordynarna obelga, jesteś debilem, tylko podsumowanie całej tej wypowiedzi. Nie da się tutaj odnaleźć wystarczającej społecznej szkodliwości, żeby takie słowo użyte w takim kontekście, w tych okolicznościach uznać za czyn, który nadaje się do skazania. Jego sprawcy za przestępstwo. Z dogmatycznego punktu widzenia, ja tutaj mam wątpliwość, czy można w ogóle mówić o karalnym znieważeniu prezydenta w tej sytuacji, którą sobie dzisiaj analizujemy. Ten końcowy epitet, to słowo pięcioliterowe na literę D, to jest tylko szczypta takiej ostrej przyprawy, która urozmaica całą tą wypowiedź, ale nie przekreśla jej merytorycznego charakteru. W tym kontekście to słowo na D pełni funkcję retoryczną, pełni funkcję stylistyczną. To słowo w tym kontekście wzmacnia przekaz, a nie jest jakąś ordynarną obelgą w zamiarze znieważenia prezydenta. A to przestępstwo z artykułu 135 paragraf 2 kodeksu karnego może być popełnione tylko umyślnie. Czyli sprawca musiałby mieć zamiar znieważenia prezydenta. Więc można by równie dobrze twierdzić, że tutaj nie doszło ani do znieważenia, bo to słowo nie było użyte właśnie w tym obelżywym sensie, ani nie było w ogóle zamiaru znieważenia prezydenta. Jakie wnioski płyną z dzisiejszej analizy i z tego orzeczenia sądu? Otóż to nie jest tak, że wolno sobie znieważać teraz prezydenta. To nie jest tak, że wolno używać słowa d*** pod czyimś adresem. W konkretnych okolicznościach użycie takiego słowa może być znieważające, a w innych nie będzie znieważające. W konkretnym kontekście użycie słowa 'debil' może być obraźliwe i może być przestępstwem, a w innym kontekście nie będzie przestępstwem. Dzisiaj w ogóle nie analizuję wątku, czy przestępstwo z artykułu 135 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli przestępstwo obrazy majestatu, czy ono w ogóle powinno być odrębnie opisane w kodeksie karnym czy ochrona godności głowy państwa powinna być przewidziana w osobnym przepisie czy może prezydent powinien dochodzić swoich praw jeżeli poczuje się znieważony tak jak każdy inny obywatel korzystając z przepisów o znieważeniu artykuł 216 kodeksu karnego prywatny akt oskarżenia i właśnie w ten sposób chronić swoje dobre imię przeciwko takim wypowiedziom które narażają go na szwank Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o przestępstwie znieważenia prezydenta, czy to przestępstwo powinno się znajdować dalej w kodeksie karnym. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą analizę. Bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania pola karnego, do włączenia powiadomień, żebyśmy wspólnie przyglądali się prawu karnemu i wspólnie wpływali na to, jak w Polsce jest tworzone, interpretowane, stosowane na co dzień prawo karne. Do zobaczenia w kolejnej analizie dogmatycznej.